Witam Państwa na najpoważniejszym polskim kanale podatkowym. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ świętujemy przyjście bardzo korzystnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie IP Box. Wprowadzę Państwa w kontekst. Od prawie 2 lat staramy się o pozytywne interpretacje podatkowe dla programistów, tak żeby mogli płacić zaledwie 5% podatku dochodowego. Założenie jest proste. Jeżeli programista prowadzi działalność badawczo-rozwojową polegającą na wytwarzaniu oprogramowania, to może płacić 5% podatku dochodowego dzięki ulce IP Box. Ponieważ ulga jest bardzo nieprecyzyjna, należy najpierw postarać się o pozytywną interpretację podatkową, tak żeby potem na etapie ewentualnej kontroli nie mieć problemów z Urzędem Skarbowym. Z tego powodu proces ubiegania się o ulgę wygląda w ten sposób, że w pierwszej kolejności składamy wniosek o indywidualną interpretację podatkową, w której pytamy, czy to, czym zajmuje się programista, jest działalnością badawczo-rozwojową, a skoro tak, to czy może skorzystać z ulgi IP Box. Bardzo długo to wszystko szło bardzo gładko, aż w pewnym momencie, około roku temu, część delegatur Krajowej Informacji Skarbowej przestała odpowiadać na nasze wnioski o interpretację. Odmawiali wydania interpretacji, tłumacząc się tym, że oni nie wiedzą, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Wyglądało to w praktyce w ten sposób, że my składaliśmy wniosek, a skarbówka pytała, ale czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową? My na to, że nie wiemy, czy prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, to was się o to pytamy, ponieważ niespodzianka, to wy jesteście Krajową Informacją Skarbową i to wy powinniście w ten sposób odpowiadać. Potem było drugie wezwanie, potem trzecie, czasem czwarte. My cały czas nie pękaliśmy i odmawialiśmy odpowiedzi twierdzącej. To znaczy odmawialiśmy potwierdzenia, że podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Gdybyśmy przyznali, że prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, to tak uzyskana interpretacja byłaby w praktyce bezwartościowa, ponieważ potem na ewentualnej kontroli skarbówka mogłaby powiedzieć: no ja przepraszam, ale pan nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej, w związku z czym panu ulga IP Box się nie należy. No i zaczęło się to mniej więcej rok temu. My oczywiście skarżyliśmy do wojewódzkich sądów administracyjnych te odmowy wydania interpretacji przez urzędy skarbowe. Do tego momentu mamy już 30 wygranych spraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Niestety skarbówka od tych decyzji odwoływała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I tu dochodzimy do powodu naszego świętowania, ponieważ udało nam się właśnie uzyskać pierwszy korzystny, na razie jedyny w tej sprawie, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co oznacza, że Krajowa Informacja Skarbowa została zmuszona do potwierdzenia lub zaprzeczenia tego, to jeszcze nie wiemy, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Przeczytam Państwu fragmenty z uzasadnienia tego wyroku, ponieważ one są wiele mówiące i pokazuje, że mieliśmy rację, że to Krajowa Informacja Skarbowa powinna udzielać informacji dotyczących podatków, a nie podatnik. Naczelny Sąd Administracyjny napisał, że trudno uznać stanowisko organu podatkowego za prawidłowe, ponieważ prowadziłoby ono do podważenia sensu wydawania interpretacji podatkowych, jeśli sam wnioskodawca ma udzielić odpowiedzi na zadane przez siebie organowi pytanie. Stwierdzenie przez organ, że wnioskodawca wymijająco udzielił odpowiedzi na pytania zadane w związku z wystosowanym wezwaniem o uzupełnienie opisu stanu faktycznego nie znajduje pokrycia w aktach sprawy. Zasadnie sąd pierwszej instancji stwierdził, że ewentualne wezwanie do sprecyzowania wniosku nie mogło prowadzić do żądania, aby to sam wnioskodawca przesądził rzeczoną kwestię, o którą wprost zapytał. Co znaczy, że Naczelny Sąd Administracyjny zgadza się z nami, że to urzędnicy w trybie interpretacji indywidualnej mają interpretować prawo, a nie podatnik. I podsumowując, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że w rozpoznawanej sprawie organ interpretacyjny nie miał podstaw, aby wzywać skarżącego do precyzowania informacji, które zostały już wyczerpująco przedstawione we wniosku. Nie można żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął on, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową. Pełen sukces, proszę Państwa. Wykazaliśmy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, że Krajowa Informacja Skarbowa powinna odpowiadać na pytania, a nie je zadawać podatnikom. W takim kraju żyjemy.
Jak teraz wygląda sytuacja? Kolejnych 30 spraw czeka w tym momencie na rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Do wojewódzkich sądów administracyjnych skierowaliśmy już ponad 90 kolejnych skarg na odmowę wydania interpretacji przez poszczególne delegatury informacji skarbowej, co oznacza, że możemy spodziewać się jeszcze dziesiątek podobnych wyroków. Okazuje się, że urzędnicy pracujący w Krajowej Informacji Skarbowej mają bardzo dużo wolnego czasu i mają bardzo ciekawe hobby. Uwielbiają przegrywać sprawy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz teraz już Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dopiero wtedy, kiedy są zmuszeni, odpowiadają wprost na zadane im pytania. I teraz z tego należy wyciągnąć bardzo poważne wnioski w sprawie IP Boxa. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma pozytywną interpretację, gdzie w stanie faktycznym przyznaliście, że prowadzicie działalność badawczo-rozwojową, to wystąpcie jeszcze raz o taką interpretację, ponieważ tamte jest bezwartościowe. Jeżeli w odpowiedzi na wasz wniosek skarbówka dalej będzie się pytać, czy prowadzicie działalność badawczo-rozwojową, odmawiajcie odpowiedzi na to pytanie i powołajcie się na ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mamy sygnaturę 1049/21. Poszukajcie tego wyroku w internecie, zapoznajcie się z uzasadnieniem i załączcie go do swojej odpowiedzi na pytania zadane przez Krajową Informację Skarbową. Nie dajcie sobie wmówić, że to wy macie odpowiadać na pytania. Na pytania powinna odpowiadać Krajowa Informacja Skarbowa, co NSA właśnie nam potwierdziło. Jest to pierwszy wyrok w tej sprawie dotyczącej IP Boxa, przełomowy. Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się do tego doprowadzić i po roku batalii sądowych udało nam się wykazać, że skarbówka powinna odpowiadać na pytania. W tym miejscu też bardzo serdecznie i gorąco chciałbym pozdrowić panie Pietrzak, czy też panią Kleszcz z toruńskiej delegatury Krajowej Informacji Skarbowej, ponieważ to te panie w głównej mierze odpowiadają za to, że w wojewódzkich sądach administracyjnych trzeba teraz przekładać tyle papieru z kubki na kubkę i rozstrzygać kilkadziesiąt razy to samo, że Krajowa Informacja Skarbowa powinna udzielać informacji, a nie pytać się o nią podatników. Dzisiaj w kancelarii świętujemy, to jest nasz wielki sukces w sprawie IP Boxa, którego bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że dzięki tej masie pracy, którą wykonaliśmy, sprawimy, że wasze kolejne wnioski o interpretację indywidualną spotkają się już z pozytywnym rozpatrzeniem, a nie tak jak do tej pory. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.